PlayForFun! Witam wszystkich FPS-owiczów, z tej strony Dziadek Rybka, na waszych ekranach Modern Trójeczka. A w dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat dotyczący tego, co w tym momencie jest na topie. A co mam na myśli? Już wam mówię. Mianowicie Pokémon Go. Tak, nie przesłyszeliście się. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić mój punkt widzenia odnośnie tej nowej gry. Gra jako gra w sobie mnie do końca nie zainteresowała. Bardziej interesują mnie skutki tego, jakie mogą wystąpić grając w tą grę. Skutki dosyć niemiłe, ale o tym za chwilę. Mam nadzieję, że ten materiał wysłuchacie z zaciekawieniem i serdecznie was w tym momencie zapraszam do wysłuchania tego, co dla was dzisiaj przygotowałem. Jak już wspomniałem, na pewno i wy od jakiegoś czasu zauważyliście, że mijacie wokół siebie dużą ilość osób, tak, rzekłbym, działającą, w zasadzie zachowującą się jak zaklęte. Tak, w pełnym słowa tego znaczeniu. Te osoby oczywiście grają w grę Pokémon Go. Jest to dosyć, tak naprawdę moim zdaniem, niebezpieczne. W zasadzie osoby te, które, tak jak wspomniałem parę chwil temu, są, można powiedzieć, wyłączone. Wyłączone z realnego świata. W momencie, kiedy grają właśnie w tą grę, są tak zaoferowane tym, co się dzieje na, można powiedzieć, na jawie, że nie zwracają uwagi na to, co się dzieje dookoła ich, tak? Niesie to ze sobą sporo niebezpieczeństw, takich jak to, że można zostać osobą kaleką, albo może się to skończyć nawet w gorszym stopniu. Mam tutaj na myśli na przykład wejście pod samochód. Część z was oczywiście tutaj może powiedzieć, że przesadzam, ale powiem wam szczerze, że coraz więcej widzę takich osób, tutaj ujmijmy to, jak wspomniałem na samym początku, zaklętych. Mijam takie osoby niedaleko miejsca mojego zamieszkania, mijam je na osiedlu i zacząłem je mijać w pracy. Bynajmniej nie są to moi koledzy, z którymi pracuję, ale osoby, które gdzieś tam przemierzają moje miejsce pracy. Powiem wam szczerze, że jest to sytuacja dosyć niepokojąca, ale w tym, co zaraz usłyszycie, myślę, że będzie więcej niepokoju niż to, co przed chwilą wam powiedziałem. Do czego mianowicie zmierzam? Posłuchajcie. Moim zdaniem, oczywiście możecie to odebrać, że jest to jakaś paranoja, ale jeżeli się głębiej nad tym zastanowicie, może rzeczywiście dojdziecie do wniosku, że mam trochę racji. Moim zdaniem twórcy tej aplikacji, tej gry, myślę, że przeprowadzają dosyć ciekawy eksperyment. Myślę, że patrzą, na ile tak naprawdę mogą tutaj, ujmę to w cudzysłowie, nami zawładnąć. Do jakiego stopnia mogą zmanipulować człowieka i tak naprawdę nim kierować. Dobrym przykładem mógł być film, w którym główną rolę odegrał Bruce Willis pod tytułem Surogaci. Tam była troszeczkę inna sytuacja, ponieważ każdy z bohaterów tak naprawdę miał swój odpowiednik, tak, robota, który za niego przemierzał tak naprawdę realny świat, a osoby te, które sterowały tymi robotami, były zamknięte w różnych pomieszczeniach. Tutaj mamy troszeczkę odwrotną sytuację, mianowicie twórcy aplikacji sterują tak naprawdę nami. I moim zdaniem jest to dosyć niepokojące. Moim zdaniem, możecie się z tym nie zgodzić, myślimy, że jest jakaś granica
że możemy w każdej chwili się od tej aplikacji odciąć. Może rzeczywiście tak jest, jednak jeżeli się głębiej nad tym zastanowimy, chyba tak nie jest do końca, bo po pewnym czasie jestem przekonany, że spora część osób zostanie od tej aplikacji uzależniona. Przemyślenia pozostawiam Wam, a także proszę o komentarze pod tym oto materiałem. A na sam koniec oczywiście bonus. Pozdrawiam! Triumphant.